Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, czołem. Boom, headshot, ucieczką, pociągiem, bo Royson nokautuje zawsze z gongiem. Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games, moi drodzy. Postnuklearnie kolejny, piąty już chyba, jeśli dobrze liczę, odcinek naszego posta po serialu Metro Exodus. I tak, działamy. Oj, nie było to proste. Ale jakże cholernie klimatyczne, prawda? Tego nie da się ukryć. No zobaczymy, co po drodze pójdzie nie tak. Aj, mam. Dokładnie. Ale coś mi się wydaje, że będziemy musieli co nieco przestawić. Ale spokojnie. Muszę się upewnić. Tak myślałem. Doskonale. No, wskakuj. Kurczę, czasem się pojawiają nie... No. I teraz hops do przodu. O kurde. No powiem wam, dobra lokacja. Dobra lokacja była. Myślę, że klimatycznie rozpierdzielimy tą barykadę, nie? Tak. Doskonały pomysł. Ups. Okej. Klimatyczne zwolnienie. Coś mi się wydaje, że wjechaliśmy na teren jakiegoś posterunku i nie przepuszczą nas tak łatwo. Dobra. Przyczajmy się. Jak wygląda sytuacja z rzeczami do rzucania? Jestem zachwycony granatami. Dokładnie, robimy dobry bridging. Leżysz. Czy z tej strony będziemy mogli coś podziałać? O właśnie, przejdźmy sobie tędy. No i co? Niespodzianka! Dobra. Straż zewnętrzna. Wow! Prosto w ryj! Niespodzianka śmieciu. R, przejmuję to. Dobra. Wszystko moje. Dobrze. A gdyby ich tak od góry spacyfikować, to też ma jak najbardziej swój urok. Plus, może znajdziemy coś ciekawego. To by było sympatyczne. Przedmioty. Płoncie. Dobra. No ja bym taki jeden kanister sobie wziął. Nie powiem, że nie. Powiem wam, że ciężko się walczy w takich ciemnościach. Naprawdę. To nie jest prosta, ani do końca przyjemna sprawa. Dobra, wejdę od środka.
prosto w głowę. Kurczę, latają, tylko ja właśnie nie wiem, czy to jest jakiś problem z targetingiem. Że to raz wchodzi, raz nie wchodzi. No, czy wynika to jakby no, z customowości tych pukawek, jakby nie było. Ale dobrze, póki co mamy sytuację pod kontrolą. Leżysz. Kurczę, wydaje mi się, że sytuacja panowana. Dobra, ci padli od granatu, to był dobry rzut swojego czasu. No i tak, klasycznie, ja spędzę sobie sekundkę nad exploringiem. No i zaraz zajmiemy się za otwarcie bramy. Co pomieszczenie, to naprawdę nietuzinkowy klimat, nie? Nietuzinkowy. Oż kurde. Dobra. Brana powinna być teraz otwarta. O kurde. Dobra. O. Tak. I tak. Dobra. Teraz by się po prostu przydał jakiś stół. Sobie wmontował co trzeba. No ale jak nie mamy, no to co? No to mówi się trudno. Ale tak. Placówka spacyfikowana, przeczyszczona. Misja wykonana. No i możemy udać się w dalszą podróż. Porywamy. Tylko teraz tak. Ważne, by pojechać teraz tym wszystkim w dobrym kierunku. Oj! Chyba kogoś potrąciłem. No to doskonale. Mapa się przyda. Jest dobrze. Na szczęście po drodze nie uświadczyliśmy zbyt wielu problemów czy trudności. Ale okej, jest progres. I teraz sobie to ładnie podmontujemy. No nie wierzę. I dla każdego coś mam. Mam misiaka, mam gitarę. Ura! Nasz dom przyjechał. To da! Dziadzio, a ja was сразу видел потенциал еще на глушилке. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Поднимись в рубку, дело есть! Ой,
Спасибо, дядя. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Не ма проблему. Теперь только кто хотел гитару? Привет, Артём. А ну, витам, витам сердечно. Мистрю? Мы тут заждались уже. Серьёз, запомнил, кто хотел гитару. Зараз się pewnie dowiem. No kurde. Dobra, kotłownia. No zdrow, geroj. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог все получится. Досконало. Напевно, не будем еще нудить. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише. Я там взором делания потиху. Ты для него стараемся. Авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём. Ну, дзięki. Ну, здоров, рейнджер. Командосе. О, właśnie. O właśnie, zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy, co my tu możemy. Tak. Nie. Tu jest okej, okay, tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. No tak jak mówiliśmy, ten laser niespecjalnie. O, a tu możemy wszystko zrobić. Kurczę. Dobra, przemodujmy sobie kałacha, ale tak naprawdę serdecznie, nie? Stabilność. O, tak. Lunetka, tu może być. Mały magazynek, powiększony magazynek z przyjemnością. Laser dla klimatu, jestem za. Dobrze, wygląda, powiem wam, to naprawdę nie najgorzej, wyczyścimy to sobie. Strzelba. No, wyczyścić wyczyścimy. Upgrade'y jakieś niespecjalnie. I teraz tak. Tak, to na pewno tutaj sobie musimy poczyścić. Tak, apteczka. Mamy. Amunicja. No, wygląda naprawdę nie najgorzej. Granaty zawsze się przydadzą. Dobra, świetnie, mamy to. Fajnie sobie możemy prezentować to wszystko. Dobre, dobre. Ale tak, gitara. No co, brat? O, właśnie. Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Круто, спасибо. No mam nadzieję, że będziesz nam coś przygrywał podczas podróży. Przyjacielu. No okej. Okay. Kurczę, ja już tam byłem. Przydałaby się taka opcja szybkiej podróży. Naprawdę. Ale dobra. Okej, moi drodzy. Widzimy się na miejscu. Chyba. Chyba. Że po drodze przytrafi mi się coś średnio sympatycznego. Artём, my na pozycji. Ждём. Dobra, jakaś łódeczka. Jest. Szybka przeprawa na drugi brzeg, bo tu jest jeden cypelek, to powinno ujść. Te pływające dziadostwa, no niestety, no. Tego się nie pozbędziemy. Dobra, teraz tylko ważne, żeby jakoś dobrze temat wymanewrować. No nie, 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 w tą stronę, przyjacielu, w tą. Odwracaj nas, odwracaj. Tak. Ja nie czuję się jakoś super bezpieczny podczas pływania, mówię od razu. To mi wystarczy, naprawdę. Dobra. I tak, no przejdziemy sobie tędy, będzie najprościej.
Maska się tu przyda, zdecydowanie. Oż ty! Miałeś kolegów? Artyom, wierzę ciebie. Podnimaj się ka mnie na kran. Dobra. Leży. Uff. Tak, mapa. Dobrze. Są te pływające paskudstwa. Dobra, latarka. Naładowałem wcześniej. Powinno być ok. Dodatkowy lucik. Coś pominąłem. Nie, dobra. My tu byliśmy wcześniej oczywiście. Także tu już nic takiego strasznego nie powinno nas spotkać. No i zbliżamy się do celu. Alright. Tędy. Byłoby to logiczne. Dobra, cacy. Jest i moja kobieta. Alright. Пропажи ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Недобре, не подоба мне все твои кашель. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Окей. Охраны человек 15. Четверо утра по набару. Краям пирса часовые. Сэм фактически трохи их тут есть. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы здесь прошло так же. Огонь! Его заметили! Огонь! Едемы! Пенькне! Минус трех! Сменяем позицию. Добра. Kolejny. Brakowało mi takiej obawy, przyznam się szczerze. Dobra, ładnie. Przejdę na tą stronę. Strzelba. Tak, i teraz tak, tu się przydadzą noże. Na grubo. Sanitar! Sanitarę! Ja ci dam sanitarę. Leżą, leżą. Doskonale. Получай! Получай! Противник наверху!
Pięknie. Jeszcze sprawdzę temat na dziobie. Nie ubywajcie, nie ubywajcie, ja mam. Dobra, handlarz, nie bandyta, zostaje. Towar, towar weźmiecie. Spokojna, swoi. Dobra, się może przydać, kurczę, jakby nie było. Отлично сработал, Артём. Też mi się tak wydaje. Агрессивнее, але скутечнее. Жаль все же, что по-тихому не получилось. Добра. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи. Będzie dobrze. Przycumowane. Na most muszę sutra porańczy zajwić. Tu mangu się wsiło. Ty ani wsi w posle za utry nie sądy. No nieźle. I teraz pytanie, czy kolejny rozdział? O kurde. No, gra jest ładna. Князь, мы того приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Widzę, widzę. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы сболтаю. Погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Моди его купил помыслы, но... Не знаю, что это добрый момент на какой-то челлендж. Артём, князь, Аврора с Крыпой выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Ну то ладно, курда. Конспира. Добра. Было гощно. Пора потиху. Ты как на заутренний не был. Стрельба. Не был. Чи я могу выключить лазер? Не, але он хиба в ничем не перешкодит, парадоксально. Ну рано ведь. Вы хоть расскажите, что было? Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь явился. Наши по лодкам и туда отца спасать. А еретик их там всех почти положил. Кто сдался, тутай ктось спи, слыша. Ну и вообще безоружных, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял, значит, хоть и еретик. И Катька эта ведьма с отродьем своим держал. Говорят, у еретиков не ее видит. Но. Окей. Да кто их знает? Это же еретики, царь рыбы их возьми. Ты себе прейдьмы. Да уж, им бы убивать только одно слово, не пришли. Добра. Teraz tak, wybierzmy sobie decoye. Я чё так? Семён-то вернулся. Ты чего, обалдел? Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись. Такие не возвращаются. Idealnie schowany. Tylko właśnie ja zauważyłem, że czasem jak jestem nawet ukryty, to raz, z daleka mnie widzą, z daleka mnie słyszą, ale to też właśnie czytałem w recenzjach, że ten element trochę kuleje, mimo że gra kładzie na niego srogi nacisk, jakby nie było. Och ty, za jeździka?
Dobra, tu niczego nie załatwię. Czy możemy przejść tędy sobie? Czy coś nam to da? Okej, tu nikogo nie widzę. Ja sobie zapiszę. No i kombinujemy dalej. Tu jakiś przechodzi. Leżysz. Dobra. So far, so good. Zgaśmy światła. Kurczę, oni tu są dosyć źle poobracani, kurczę. Na moją zajebistą niekorzyść zauważyłem. Dobra, ja się wycofuję. Dokładnie. Jeszcze na tym terenie zostało dwóch, zauważyłem. Idź tam, idź tam. Dobra. Kolejny jest obrócony koło tamtego wcześniejszego trupa. Że warto by było to wykorzystać. No właśnie. No i spoko. Uszczupliliśmy ich szeregi. Uważam zajebiście. Teraz tak, może go się przerzucić na nóż. I sprawdzić, jaki cwaniaczek mi jeszcze gdzie został. Światła włączamy. Dobra. To było to wcześniejsze przejście. To też gasimy. Też gasimy. Oni są tam na terenie. Dobra, ja myślę, że tak. Tu możemy spokojnie sobie przylucić. Oczywiście gasimy. Zbieramy. Ten proces demontażu mógłby być ciut szybszy. Okej. Teraz tak. Myślę, że sobie maskę możemy zalepić. Hop. I teraz tak. Tu było w porządku. Tu też było ok. I teraz pytanie, z której strony piorą, nie? Wrażenie, że oni mnie do końca nie widzą. Dobra, są nade mną ewidentnie. Dobra, podejdźmy zatem z tej strony. Leży. Mogę się wycofać znów. I poczekać na resztę. Aj, nie udało się. Leżysz? O kurde! Widzieliście to? Operwał nożem, upadał, jeszcze strzelał, nie? Fajna sprawa. Ale myślę, że rozpracowałem ich tutaj nie najgorzej. Czego tu nie mogę? Nie ma kutki. Ale okej. Tu bym mógł przejść. Dobra,
Zbieramy co się da. Jest dobrze. Jest dobrze. I teraz pytanie, czy ktoś jeszcze został? Dobra. Mogłem, ale po co? I rozwierzli się wieca i pał na ziemlu grzeczny Bóg i drogi. No to będzie ciekawie. Dobra, szybko ku. Teraz tak. Cholera. Dobra, szybki run. Zmniejszyć dystans. Tu nie przejdziemy. Kłódki nie widzę z drugiej strony. Przestańcie tak walić. Jasna cholera. Dobra, tak zygzakiem zmieniajmy te pozycje. Dobra, trzeba wejść wyżej. Dobra, tu są coś cywile. Ach. Leży. Byli też jeszcze chyba wyżej, nie? O kurde. O kurde, z boku. Dobra. Wycofajmy się. Dobra, na grubo ze strzelbą, no nie ma innej opcji. Dobra, mamy z głowy tych. Nie mamy apteczki, musimy uważać. Leży. Dobra, cisza. Dobra, to ładnie. Jejku, jak ja nachacharzyłem, nie? Uhuhu. Dobrze. Tu jeszcze lepiej widzę. Jakieś nowe ulepszenia przydałyby się, kurde. No ale nie widzę. Cisza. Cisza. Dobra, montujemy się. Oż ty w życiu! Добрались на четыре тики покрытые. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, дед, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А князь всех забил. То, что Катерину с пути истинного сбили за то, что только он. Сами прощания просите. А вот за то, что божьих ангелов безоружных убивали, так за то, что лет вам дадут на скончание
Leżysz. O kurde, oberwał. Nie no, nie zostawię cię, mordo! Oż ty w życiu! Jaka akcja! Nie no, mógł zeskoczyć jeszcze, mamy kilka wagonów. Tak, ale właśnie to jest też w sumie magia jakby koncepcji, konstrukcji tej odsłony. Bezkrajne prostory Rosji. Żeby zżyć nas jak najmocniej, jak najszybciej z członkami załogi, żeśmy przeżywali ich ewentualną śmierć. Na mostu? Возможно. Но мы живем в жестоком мире, и не мне его переделывать. Нам всего лишь нужно было проехать. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям также задурили голову нелепыми догмами, мол, весь мир мертв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война еще идет. Вот это, Дженник Артема, супер справа. Артем, Артем. Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ну то что, мамы, хиба, kolejny rozdział wiosna, так мне się wydaje. Да чего, князя жалко. О, то могу уснуть, что сейчас? Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать. Прошу. Что говорить? Так хотел вернуться к ней. Шрам. Светные те графики. Супер, о каждом себе можно почитать. Ханза, выстава, фанатицы, бандити, створения, целый бестиариуш. No mega fajny kwipunek. Ta klasyczna zapalniczka w formie pocisku. Mam taką. Broń. Dziennik. Moskwa zima. Wołga wiosna. Nie no, fajnie. Dobra. Okej. Okay. Fajnie tu nasze pukawki wyeksponowane. Дядя Артём, дядя Артём, там дядя этот тешник уже мастерскую доделал. О, kurde, to zajebiście. Так здорово получилось. Сюда, дядя Артём. Привет, Артём. Видишь, как я тут устроился? Как короче слово! Верстак какой шикарный, а? Все под рукой, и места свободного полно. Часть забранных через тебя засов стала зажита до направа Авроры. Не забудь приготовить на колени вправо. О, курче, ну то файне. Дальше, конечно, тоже. Ну то мамы там помпечка. Ехать, судя по всему, будет долго. Я средне за ним пропадам, мимо же механизм есть. Klasyczny paintball albo ASG. I czym dalej od Moskwy, tym, pожалуй, będzie ciężej. Tak, że nie zapomnij zebrać wszystkie materiały, jakie zauważysz, a ja tu z nich będę robić wszystkie. Robota, niepoczęty kraj. Вот jeszcze nie решил, gdzie костюмами заниматься. A надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово.
A tutaj, zróbmy sobie coś ciekawego z tego. PMK. Czemu nie? Mały magazynek powiększony. O, proszę bardzo. Laserek. Czyszczenie. Elegancko. A mogę mieć więcej pukawek. 3. No to baja. Strzelba, PMik. Tu mamy to. A tu po prostu musimy mieć to, widzę, tak? No dobra, to zrobimy z tego jakąś snajperkę. To jest szczelny system. Dziadzie, to tecznik. A maszynka szwiejna u was jest? Powiększony magazynek rurkowy. A jak wy kostiumy szyć będziecie? Zielony, czerwony laser. Mamy czerwony, może być zielony. Dobra. Alright. Uch ty, nauczycie? Zdecydowanie wolę tak. Tylko po później. No i to trzeba. A wy mnie tak ramień na dziadzie Samowym automacie rozrzeszycie починić? No, raz tak, конечно. Okej. Tylko pod наблюдением. Stalowe kuleczki. Mamy. Zebrałem tyle tego wszystkiego, że możemy mieć na maksa. Bardzo dobrze. Jak tam pancerz? To już jest okej. Jest w porządku. Dobra. Mamy dobry set. Hej, mordo. Tu możemy przejść? No, czemu nie? Probierает курево. Jaki szlug? Zabierает. No ничего, продышимся. Zakaz palenia. W общем, правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил? Орёл? No mega takie. Боевой пацан. Иммерсийные вставки, додатковые активности. Ну так, я что сказать хотел? Nie no, pomogłeś nam, mordo, wiesz, twoja misja była naprawdę dobra. Jest i misiu, jestem ciekaw, czy nasz przyjaciel brzdęka na gitarze. Może małe barabara? Jak załatwię wszystkie questy? O, czy ja słyszę gitareczkę? Zachodzi, Artyom, przysadzuj się. Stepan tu wieczór muzyki. Jasne, że tak. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. No i naprawdę nie chcesz usłyszeć, jak gram. Ja jestem całkiem niezły. Damn, pretty good. Nie no, gierka jest genialna po prostu. Спасибо, Степа. Ojejku. Nie chcę mówić, że na razie dla mnie Game of the Year. Jeszcze wiele może się zdarzyć. Artyom, ciebie pułkownik w rubce czeka. No, może na początku mała lufka. To же князь. Pamiętacie, jak on z biblioteki przyszedł? Тоже ведь поминали уже. Ну, тогда вообще выдал. Мы уже разлили. Сэн сказал, все. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэн сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налили? Пань, можно еще напить, выскочить на шлюга, пограть на гитаре. Вот я говорю, из библиотеки тогда вернулся. А тут подумаешь, на обратном пути подберем его, без вопросов. Но бая. Это если доживем. Что ты в самом деле? Артём, иди сюда. Окей, и тут уже мамы локомотивы. Это добудовка климатична. Не, чи будем ее еще повышать? Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Это досконало. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников.
командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. То так середня, бы повідомив. Как слышите? Прием! Да, да! Слышу вас хорошо! С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй. Nie wierzę, ktoś wreszcie chce nam pomóc. Dlaczego w to tak bardzo nie wierzę, nie? Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. Окей. Moi drodzy, moi kochani, już pojutrze kolejny odcinek naszego klimatycznego posta po serial Wrak Metro, Exodus, Postnuklearnie, Patryk Orelewski. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się. Hejos.